objaśnię zasadę działania kamizelki odblaskowej. Zapewne wszyscy wiecie, że jeśli chcemy nocą wyjść poza miasto i poruszać się drogą nieoświetloną, to musimy mieć na sobie kamizelkę odblaskową. Jeśli nie kamizelkę odblaskową, to wierzchnie nasze okrycie, kurtka, płaszcz powinny mieć przymocowane paski odblaskowe. Taka kamizelka odblaskowa niewiele kosztuje, wygląda w ten sposób. Jeśli nie zastosujemy się do tego, co powiedziałem, a spotka nas policja, płacimy mandat, bo stwarzamy niebezpieczeństwo spowodowania wypadku samochodowego na drodze. Otóż, światła samochodu wysyłają przed siebie dwa promienie, które tutaj narysowałem, i rozpatrzymy, co się z nimi dzieje. Tu jest pasek odblaskowy. Jaka jest jego budowa? Otóż na takim pasku odblaskowym znajdują się pogrupowane po dwa zwierciadełka płaskie niewielkich rozmiarów, które są wzajemnie do siebie prostopadłe. Te grube linie to jedno zwierciadełko w pasku, a to drugie. Kąt między nimi jest 90 stopni. I akurat w tym przypadku tego zwierciadełka zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Promień pada na to zwierciadełko pod kątem alfa, odbija się pod kątem beta. Oba kąty są równe 45 stopni. Teraz pod kątem również 45 stopni pada promień odbity od pierwszego zwierciadełka na drugie i ulega odbiciu. Znowu kąty alfa i beta są równe 45 stopni i ciekawa sprawa. Promień odbity od tego zwierciadełka podwójnego wraca z powrotem do samochodu, do kierowcy. Nie ma rozpraszania światła na wszystkie strony i do kierowcy by wróciła maleńka ilość światła, tylko całe światło, które padło na pasek odblaskowy, wraca. Dlaczego mówię światło, które padło na cały pasek? Otóż taki pasek jest elastyczny, jest powyginany i kolejne pary zwierciadełek w różny sposób się układają. Ja tutaj narysowałem dwa zwierciadełka pod kątem prostym do siebie skierowane, ale zupełnie inaczej skierowane niż te dwa zwierciadełka w pierwszym przypadku. I teraz zobacz, jeśli zastosujesz prawo odbicia od pierwszego zwierciadełka, potem prawo odbicia drugiego zwierciadełka, na pewno promień odbity od drugiego zwierciadełka wróci do samochodu tą samą drogą do samochodu, czyli do kierowcy. I teraz zauważ, gdyby nie było tego paska odbijającego światło, sytuacja by wyglądała tak, że światło, które pada z reflektorów samochodu na pieszego idącego poboczem, jest rozpraszane we wszystkich kierunkach. Do kierowcy wraca bardzo mała ilość światła odbitego. I nasze oczy tak są skonstruowane, że jeśli różnica między jednym światłem a drugim jest bardzo duża, to tego słabego światła o słabym natężeniu oczy nie dostrzegają. I kierowca patrzący na pieszego, który nie ma pasków odblaskowych, widzi tylko światła wysyłane przez reflektory jego samochodu. Nie widzi światła odbitego od pieszego, ponieważ ono jest bardzo słabe. W przypadku zaś paska odblaskowego, zobacz, całe światło, które pada na pasek, nie ulega rozproszeniu, tylko z powrotem wraca do kierowcy. Natężenie tego światła odbitego jest tak duże, że na tle światła padającego z reflektorów to światło odbite od paska jest przez nasze oczy widziane. I już z dalekiej odległości od wędrującego poboczem kierowca widzi, że ktoś się tam porusza. Zwraca szczególną uwagę na to, jak należy wyprzedzić pieszego wędrującego poboczem.